Szanowni Państwo, przedstawię proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Punkt czwarty, omówienie tematu bezpieczeństwa w mieście i gminie Wronki. Punkt piąty, omówienie aktualnego stanu realizacji inwestycji w Zawodowej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Punkt szósty, zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022. Punkt siódmy, zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta i gminy Wronki na rok 2022. W kolejnym punkcie mamy zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne, usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu pobierania. Mamy też w punkcie dziewiątym rozpoczęcie pracy nad projektem budżetu na rok 2022, wolne głosy i wnioski i zamknięcie posiedzenia. Przewiduję, że dzisiejsze posiedzenie komisji powinno potrwać do godziny 11:15. Proszę o dyscyplinę. Termin rozpoczęcia kolejnej komisji poprzedzony jeszcze jednym wydarzeniem przed rozpoczęciem tej komisji. Mam nadzieję, że zobliguje nas wszystkich do tego, ażeby dzisiejsze posiedzenie komisji przebiegło sprawnie. Szanowni Państwo, poproszę o uruchomienie sprawdzania kworum w platformie elektronicznej. To chwileczkę potrwa z tego, co słyszałem tutaj od pana informatyka, ponieważ dzisiaj z Pauliną komunikujemy się zdalnie. Gdy się pojawi, proszę po prostu o potwierdzenie tego kworum, a ja w międzyczasie zapytam, czy są jakieś uwagi do przedłużonego porządku obrad. Pozwólcie, że dalszą część będę prowadził na siedząco. Czy możemy sprawdzić, czy bym widział wyniki głosowań ze sobą? Nie widać. Na tablecie zobaczyłem, że potwierdzono obecność. Tak. Rozumiem, że to się stało. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Proszę, żeby każdy nacisnął ten przycisk kworum, tak? Prośba do koleżanek radnych i kolegów radnych. Mi tutaj wyskoczył, ale... A powiem co, mam na liście obecności, mamy nieobecnego jednego członka komisji, kolegę Jarka, natomiast cała reszta jest obecna, mamy 13 radnych. Za chwileczkę mam nadzieję znajdzie to potwierdzenie w systemie elektronicznym, tak żeby głosowania poszczególne przeszły sprawnie. Dajcie nam chwileczkę, żeby to potwierdzić i przejdziemy już do przyjęcia porządku obrad.
W międzyczasie dotarł kolega radny, więc jeszcze chwileczkę potrwa ta procedura potwierdzania kworum. Czy w systemie została oznaczona obecność kolegi Jarosława? Poproszę raz jeszcze o potwierdzenie kworum w systemie, tak? Jarek, czy ty jesteś zalogowany już? Ja mogę jeszcze raz zobaczyć ekran z kworum, ze sprawdzaniem kworum? Chwilę się pojawi. Dobrze. Nie ma jeszcze głosowania. Się wyświetlał błąd, brak możliwości potwierdzenia kworum. W momencie, kiedy taka możliwość się pojawi, ja Państwu powiem, tak? Liczę tutaj na sygnał, na podpowiedź od pana informatyka. Proszę o potwierdzenie kworum w systemie. Bardzo dziękuję, mamy potwierdzone kworum. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego pola na tablecie. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pewnie też chwilę potrwa pojawienie się aktywnego głosowania. Bardzo dziękuję. Porządek obrad dzisiejszej komisji został przyjęty jednogłośnie. W kolejnym punkcie mamy przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do przedłożonego protokołu? Nie widzę, zatem przystąpimy do przyjęcia tego protokołu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie stosownego pola na tablecie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Przy jednym głosie wstrzymującym się protokół został przyjęty. Jesteśmy w punkcie czwartym. Omówienie tematu bezpieczeństwa w mieście i gminie Wronki. Szanowni Państwo, w wyniku dyskusji, która się odbyła na poprzednim posiedzeniu komisji, zostałem zobligowany do zaproszenia na kolejne posiedzenie komisji komendanta policji. Bardzo dziękuję, że znalazł na nas czas i pojawił się komendant policji w Wronkach, pan komendant Grynia. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Ja zakładam taką formułę, że Państwo będziecie zadawali swoje pytania i pan komendant w momencie, w którym będzie już gotowy albo będzie chciał odpowiedzieć na część pytań, tak żeby ich nie kumulować, wtedy zabierze głos i tak tę dyskusję będziemy kontynuować. Zatem, szanowni Państwo, kto z Państwa chce zabrać głos w dyskusji, bardzo proszę. Kolega przewodniczący Jurek Śmielski, bardzo proszę.
Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie, Panowie Radni, Panie Komendancie, Szanowni Państwo. Do radnych docierają informacje, niepokojące informacje od mieszkańców Wronek, żeby w Wronkach jakby zwiększyła się ilość zdarzeń niebezpiecznych. Na posiedzeniu klubu radnych razem dla gminy radni dyskutowali o tym ewentualnych zagrożeniach, wymieniali się opiniami. Zostałem zobligowany jako przewodniczący klubu radnych do skierowania prośby do pana przewodniczącego, żeby z kolei pan przewodniczący zaprosił pana komendanta i wyjaśnił nam wszelkie wątpliwości. Za to dziękuję za to zaproszenie i dziękuję za obecność pana komendanta. Wprowadzając do tej dyskusji, chciałbym przedstawić kilka informacji, które przekazują nam mieszkańcy, niepokojące informacje. To informacja pierwsza sprzed kilku miesięcy, gdzie jeden z kierujących zdewastował ogrodzenie cmentarza parafialnego. Przy okazji wjechał również na cmentarz, niszcząc kilka nagrobków. Z tego co wiemy, co słyszymy, kierujący był pod wpływem alkoholu. Przed kilkoma tygodniami doszło do dwóch zdarzeń drogowych na ulicy Poznańskiej, gdzie na szczęście zdarzeń bez ofiar, gdzie kierowcy zniszczyli czy wjechali w budynki wzdłuż ulicy Poznańskiej. Mieliśmy też informację, że jakiś kierujący hulajnogą jechał sobie wężykiem ulicą Mickiewicza pod wpływem alkoholu. Gdzieś taka informacja też od mieszkańców dociera, że taka kuriozalna sytuacja była. Kierujący jednym pojazdem kierowało dwóch nietrzeźwych, gdzie najpierw policja zatrzymała jednego z kierujących pod wpływem alkoholu, samochód odstawiono, zabrano mu prawo jazdy, natomiast za chwilę pasażer tego pojazdu próbował odjechać samochodem i również był pod wpływem alkoholu. Szereg goryczy jakby przelewa sytuacja, na szczęście u nas nie było sytuacji tragicznych, sytuacja z Szamotu, gdzie na przejściu do pieszych tragicznie został potrącony jeden z mieszkańców, a mieszkanka bodajże była w stanie ciężkim. I teraz jeszcze do tego mam takie zdarzenia drogowe, kwestia parkowania pojazdów przy cmentarzu komunalnym na Zamościu. Tam od kilku miesięcy kierowcy samochodów ciężarowych skutecznie uniemożliwiają swobodne parkowanie osobom, które przyjeżdżają na pogrzeby swoich zmarłych. Jakby trwa to kilka miesięcy, nie widzimy, mieszkańcy nie widzą jakiejś skutecznego działania policji, chociaż z tego co wiem na pewno, bo po mojej interpelacji gmina Wronki wystosowała jakieś wnioski i są już decyzje o zmianie organizacji ruchu na tym parkingu i myślę, że to problem się być może skończy dzięki pomocy policji. Ja mam pytanie do pana komendanta, właściwie kilka pytań. Po pierwsze, czy tych zdarzeń drogowych, niebezpiecznych, a szczególnie zdarzeń, które kierowcy odbywają się pod wpływem alkoholu kierowców, przybywa, zwiększyła się ilość w ostatnim czasie, to po pierwsze. Po drugie, czy w tych zdarzeniach drogowych uczestniczą zdecydowanie mieszkańcy Wronek, czy mieszkańcy, którzy dojeżdżają do Wronek, na przykład do pracy? Czy na przykład obcokrajowcy, czy mamy takie statystyki, czy policja ma takie statystyki? I po trzecie, mieszkańcy to, co nam sugerują, radnym sugerowali, abyśmy zwrócili się do pracodawców, do firm, którzy tutaj ściągają obcokrajowców. Jeśli faktycznie tutaj jest problem z obcokrajowcami, żebyśmy się zwrócili z jakąś informacją do tych państwa, że w Polsce panuje już inna kultura, są jakieś zasady, może ci ludzie o tym nie wiedzą. Ja mam w związku z tym tą prośbę do państwa. Czy państwo się zwracają, robią jakieś pogadanki, spotkania, czy jest to w ogóle możliwe? No, ja mam na tyle, myślę, że radni będą jeszcze tutaj uwagi kierować do pana komendanta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kontynuujemy zadawanie pytań, panie komendancie, czy na bieżąco? Dobrze, zapraszam. Odnosząc się do tego
stwierdzenia, że jakoby więcej było zdarzeń niebezpiecznych. Mogę tylko zacytować niektóre z liczb, to znaczy wypadków drogowych w roku 2020, czyli w zeszłym roku, było odnotowanych 11. W tym roku, w całym roku 2020, w tym roku do, powiedzmy, do dnia dzisiejszego było 6 zdarzeń drogowych. Osób, które zostały zatrzymane które kierowały w stanie nietrzeźwości, w roku 2020 było 28, w tym roku 34. Także jak widać, patrząc pod kątem wypadków drogowych, było ich mniej w tym roku, nietrzeźwych kierujących więcej. Odnosząc się do tego sformułowania, albo bardziej zapytania, czy kierowanie w stanie nietrzeźwości, czy też w ogóle spowodowanie zagrożeń, to jest domena obcokrajowców, czy też nie Polaków, czy mieszkających na terenie Wronek, bądź przyjeżdżających tutaj, to patrząc pod kątem wypadków drogowych, w zeszłym roku z wypadków drogowych z win obcokrajowców było jedno. I w tym roku tak samo jedno zdarzenie. Także tutaj większość wypadków, a praktycznie prawie wszystkie, są powodowane przez obywateli polskich. Trochę inaczej to wygląda, mówiąc o wobec osób, które kierowały w stanie nietrzeźwości. Nie jest to może tak, jak co niektórzy sądzą, bo jest taka jakaś obiegowa opinia, która do pewnego czasu się gdzieś tam próbuje ugruntować, że większość tych zdarzeń, większość nietrzeźwych to obcokrajowcy. No nie jest to prawda. W roku 2020 na 28 osób zatrzymanych pod oddziałaniem alkoholu, 11 to były obywatele polscy, to byli 17, a obcokrajowcy 11. Także to nie jest nawet połowa. Ale oczywiście też się zdarzają. W tym roku na 34 osoby, które były zatrzymane w stanie nietrzeźwości, 20 to były obywatele polscy, a 14 osób to byli obcokrajowcy. Tutaj przytoczono przykłady, w których między innymi brali udział obcokrajowcy, czyli zdarzenie na ulicy Sierakowskiej, gdzie osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości nie zapanowała nad pojazdem, uderzyła w ogrodzenie cmentarza. Miało miejsce takie zdarzenie. Faktycznie była to osoba, która nie była obywatelem Polski. Na ulicy Poznańskiej były 2 zdarzenia w krótkim okresie czasu. Obydwa zdarzenia dotyczyły osób, które nie były obywatelami Polski. Z tym, że jedno z tych zdarzeń miało związek z tym, że kierowca był w stanie nietrzeźwości. Drugie, kierowca najprawdopodobniej zasłał. Przebadany bezpośrednio po zdarzeniu okazało się, że był trzeźwy. Tu też było wskazane zdarzenie, że jednym pojazdem praktycznie 2 kierowców jechało i obydwoje byli nietrzeźwi. Jeden kierowca faktycznie w stanie nietrzeźwości dojechał na miejsce na parking, a drugi do końca nie z niewiadomych powodów przeparkował ten pojazd. Przejeżdżałem tam kilkanaście metrów, no ale to wystarczy, żeby przedstawić takiej osobie zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości, bo będąc nietrzeźwym nie wolno kierować w miejscach, gdzie odbywa się jakikolwiek ruch kołowy. I to tak najogólniej w sprawie, którym można mówić, czy większość zdarzeń popełniają osoby, które są obywatelstwa polskiego, czy też obcokrajowcy. I jednym, i drugim zdarza się, czy jest jakaś drastyczna różnica między tym, czy to są obywatele polscy, czy też nie, no to już trudno tak jednoznacznie stwierdzić. Oczywiście też nie możemy powiedzieć, że wszystkie osoby kierujące w stanie nietrzeźwości są zatrzymywane przez policjantów, bo jasne jest, że jest jakaś ilość zdarzeń, o których my nie mamy wiedzy, po prostu nie zostają przez nas ujawniane.
I też nie można stwierdzić, czy to kierował obywatel Polski, czy też nie. Może jeszcze odnosząc się tutaj do parkowania na parkingu przy cmentarzu komunalnym. Ten teren, całość tej sytuacji związana była między innymi z nie do końca prawidłowym oznakowaniem, ponieważ działki, na których znajdują się parkingi, nie są drogą publiczną. To są działki Urzędu Miasta, działki, można pod tym względem powiedzieć, że to są działki prywatne. I żeby tam może policjanci czy też strażnicy miejscy mogli we właściwy sposób reagować, to znaczy powiedzieć, że samochód ciężarowy nie może parkować, musi być właściwe oznakowanie. To zostało zrobione w ostatnim czasie, znaczy zostały takie konsultacje w ogóle przeprowadzone i myślę, że to oznakowanie tam zostanie jak najszybciej zamontowane i będzie można wtedy podchodzić do sytuacji, które tam istnieją w sposób, który myślę, że akurat mieszkańców będą zadowalały. To znaczy samochody nie będą tam parkowały. Co do szkoleń, rozmów, czy jak to zwał, ale informowania osób, które przyjeżdżają na teren miasta spoza naszego państwa, to po pewien czas przeprowadzane są głównie przez dzielnicowych takie krótkie szkolenia na temat tego, na jakie przepisy muszą te osoby zwrócić większą uwagę. Bo to, że kierowanie na przykład w stanie nietrzeźwości nie jest akceptowalne przez prawo praktycznie żadnego z państw, z których osoby tutaj docierają. Co innego praktyka w niektórych miejscach. Takie szkolenia czy też właśnie rozmowy przeprowadzone są dość systematycznie w przypadku przyjazdu jakichś większych grup. Była również sytuacja dotycząca obcokrajowców z dalszego wschodu, które tutaj dotarły i były informacje, że przemieszczają się rowerami bez oświetlenia po chodnikach. Też była przeprowadzana taka rozmowa. Zdarzają się, z tego co słyszałem, takie sytuacje jest rzadka. Co prawda nie można powiedzieć, że to tylko obcokrajowcy jeżdżą bez oświetlenia i chodnikami, ale ich może bardziej widać. Niestety nie mogę przedstawić tutaj zestawienia, czy osoby, które popełniają wykroczenia, czy osoby mieszkające tu na terenie miasta, bądź poza miasto, po prostu ta statystyka to jest trochę, trzeba było znaleźć ją troszeczkę głębiej, ale to co przedstawiłem, czy to są obcokrajowcy, czy obywatele Polski, no to już tutaj przedstawiłem przed chwileczką. Myślę, że to chyba wyczerpałem w miarę te informacje, które chciał pan uzyskać. Jeżeli są jakieś jeszcze, to proszę. Bardzo dziękuję zarówno kolega Julek, jak i pozwolę też sobie wyrazić bardzo wyczerpująco. Pan odpowiedział. Zapraszam, dyskusja trwa. Proszę o zadawanie pytań. Mamy gościa, mamy ważny temat bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Wronki. Ernest Frankowski, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Komendancie. Na ostatnim spotkaniu radnych na Zamościu pojawił się mieszkaniec osiedla Zamość, który brał udział w kolizji drogowej. Ta kolizja była w miejscu zjazdu z ulicy Rolnej na ulicę Myśliwską. Na Komendzie Powiatowej w Szamotułach dowiedział się, że no, tych kolizji w tym miejscu już była kilka w zeszłym roku. No i ja bym prosił, to jest dosyć trudna tam ta krzyżówka, bo tam z dużą prędkością samochody wjeżdżają z ulicy Myśliwskiej na Rolną.
Tam się pojawiają też rowerzyści, którzy wjeżdżają z ulicy Myśliwskiej na tutaj w kierunku Gładki i odwrotnie z Gładki na ulicę Myśliwską, jak również jeżdżą dosyć szybko rozpędzone samochody z ulicy Rolnej. Tam jest też słaba widoczność, bo tam jest taka lekka góreczka. Także ja poprosiłbym tutaj komendantów, może obydwóch, o podpowiedzenie jakichś możliwych rozwiązań tutaj drogowych albo, nie wiem, zastosowanie jakiejś tam prewencji. Dziękuję bardzo. Jeżeli pan mówi o zdarzeniu, które miało właśnie tam miejsce, to ja szczerze powiedziawszy nie pamiętam, żeby to były jakieś znaczne ilości. Pamiętam akurat to jedno zdarzenie z ostatniego czasu, gdzie rowerzystka zderzyła się z pojazdem, który właśnie w tym miejscu zjeżdżał ulicą Rolną. Pierwsze, bo były krótkie na razie rozmowy z pracownikiem Urzędu Miasta i myślę, że pewne forma do doprecyzowania znakami tego miejsca będzie w najbliższym czasie. Co do tego, że przypuszczam, że wiem, kto to był mieszkaniec, bo on ze mną też rozmawiał. Sprawa trafi do sądu, ponieważ zdarzenie miało taki, a nie inny charakter. Nikt nie poczuwał się do odpowiedzialności i żadna z osób nie stwierdziła jednoznacznie, że to była jej wina. Po zebraniu dopiero pełnego materiału w tej sprawie rozstrzygnięcie zapadnie w sądzie. Także tam nie przesądzam w jakikolwiek sposób, jak to zdarzenie zostanie zakończone. Chociaż najprostszym sposobem to jest przestrzeganie przepisów prawa ruchu drogowym. To skrzyżowanie faktycznie, można powiedzieć tak dość eufemistycznie, nie jest zbyt szczęśliwe, bo zjeżdżając ulicą Myśliwską, wjeżdżając bo to nie jest nawet droga, ten przejazd na wybrukowany nie jest drogą, więc to nie jest skrzyżowanie z drogą na nakładkę, a żeby przejechać w tą ścieżkę, moim zdaniem, przynajmniej na wiedzę na teraz, powinno się wjechać od ulicy Rolnej, a nie przecinając skrzyżowanie w ten sposób. Dlatego też to też zostanie w najbliższym czasie skierowane też oficjalne pismo do urzędu, żeby poza tymi rozmowami, które były wcześniej, żeby doprecyzować, żeby zrobić na przykład wymalować linię podwójną ciągłą, żeby osoby, które tam przejeżdżają, miały bezpośrednio też podpowiedź, że w ten sposób manewru, czyli zjeżdżając z Myśliwskiej bezpośrednio w tą ścieżkę, raczej nie powinno się zrobić. No tak, dobrze, dziękuję panu bardzo. Ja mam jeszcze jedno pytanie, czy na przykład pana zdaniem tam umieszczenie jakiejś multy na ulicy Rolnej rozwiązałoby po części jakiś problem, czy tutaj w ogóle? To jest jakieś rozwiązanie, czy rozwiązałoby problem. Kierowcy mają przestrzegać przepisy ruchu drogowego. Jeżdżąc po terenie miasta, ma się ograniczoną prędkość do konkretnej prędkości. I należy pilnować się. Zakładanie mul może powodować znowuż inne komplikacje w ruchu. Przypuszczam, że mogą czasami osoby, które tam blisko mieszkają, skarżyć się, że samochody będą nagle hamowały, nawet w niedużych prędkości. Będzie to powodowało jakieś utrudnienia. Z tego powodu utrudnienia w ruchu drogowym też mogą się zdarzać, bo osoby, które będą zwalniały bądź też hamowały jakoś nagle, mogą stwarzać zagrożenie dla kierowców, które będą z tyłu jechali. Także to jest temat do rozważenia. Ja na chwilę obecną, posiadając takie, a nie inne informacje, jakoś nie widzę potrzeby, żeby jakoś radykalnie zmieniać tam oznakowanie. No bo tych zdarzeń nie było jakoś wiele. Ja tu
nie przypominam sobie ich, poza tym jednym. No ten pan mówił tutaj o trzech kolizjach, dokładnie, a no powiem tak, ja też zwolennikiem mult nie jestem do końca, bo uważam, że no niestety, no, jeżeli mamy ograniczenia prędkości, no to musimy się ich tutaj trzymać. Ale no nie wiem jeszcze, jakie rozwiązania tam można by było zastosować. No, myślę, że dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Kolejny głos w dyskusji, proszę, Jarosław Mikołajczak. Bardzo proszę. Tak, słucham? Tak, jak najbardziej. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Komendancie, Szanowni Zebrani. Rozmawiamy dzisiaj o bezpieczeństwie na drogach gminnych. Ja bym chciał poruszyć jeden z takich tematów, który mnie od dłuższego czasu denerwuje i drażni. I nie tylko mnie, myślę. Chodzi mianowicie o rowerzystów na drogach tutaj na terenie gminy Wronki. Nie mówię tylko o drogach gminnych, mówię o drogach tutaj wojewódzkich i powiatowych. Bardzo często się zdarza, i to tak w porze, można powiedzieć, wczesno rannej i wieczornej, że rowerzyści poruszają się bez kamizelek, bez oświetlenia. Jest to praktycznie na drodze szklarnia Popowo-Nagminne. Jest to droga wojewódzka, ale nie posiadająca żadnych parametrów drogi wojewódzkiej, bo jej szerokość to jest 5 metrów. Jest na tej drodze znaczny ruch pojazdów samochodowych. Wiadomo, że jak pojazdy się mijają, to następuje jakieś tam pewne oślepienie światłami jadącego samochodu sprzeciwka. Nie widać rowerzysty. Do tego tą drogą przemieszczają się piesi, idąc albo poboczem, a jak większa grupa, to idąc jezdnią. Staje się to naprawdę uciążliwe i niebezpieczne. Nie widzę, tu muszę powiedzieć z przykrością, żadnych reakcji ze strony policji, jeśli chodzi o po prostu policja zwraca głównie uwagę na kierujących pojazdami samochodowymi, a rowerzyści jeżdżą sobie po prostu jak chcą, bez oznakowania, bez oświetlenia, myśląc, że jak on widzi drogę przed sobą, to go wszyscy wokół widzą. Także ja na dzień dzisiejszy, w tej chwili, jestem za zamknięciem tej drogi dla ruchu rowerowego i dla pieszych. Po prostu tam nie ma warunków, żeby mogły się poruszać po tej drodze rowery. Czyli tam to jest straszne. Jak nie dojdzie do kolejnego wypadku śmiertelnego na tej drodze, to myślę, że nikt tego znów nie zauważy. Na terenie Chojna, sołectwa Chojna, był wypadek rowerzysty, który wpadając, będąc w kasku rowerzysta, wpadając w nieckę, w dziurę, no, poniósł śmierć. Wywrócił się, potrzaskał i po prostu nie żyje, młody człowiek. Także uważam, że powinniśmy tutaj w tej sprawie podjąć wspólne działania. Województwo, gmina i policja. Bo nie zauważam właśnie tutaj reakcji policji na to, że nawet po warunkach tutaj przemieszczając, chodząc, to widzę, ile osób jeździ bez kamizelki, bez oświetlenia. A są to przeważnie w większości osoby starsze, które nie zdają sobie sprawy z zagrożenia, jakie stwarzają dla siebie,
i dla wszystkich innych uczestników ruchu drogowego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panie komendancie, nadal na bieżąco? Tak. W sprawie na przykład zamknięcia dla ruchu pieszo-rowerowego drogi w kierunku Chojna, no to akurat nie policja jest adresatem tego. Tak już odstawując od tego, myślę, że to by było raczej mało możliwe do zrealizowania. Druga rzecz, reakcja policji. No ja akurat nie miałem do tej pory żadnych informacji na temat tego, że jakoś to jest jakiś drastyczny problem w tamtym rejonie. Dlatego skieruję tam patrole w czasie, gdy będą miały służbę i sprawdzą to. Oczywiście nie ma też takiej możliwości, żeby tam patrol policjanta czy ruchu drogowego czy prewencji stał tam przez 8 czy więcej godzin. No to nie jest niestety możliwe. Nie mamy takich ani sił, ani środków. Także na pewno patrole się tam pojawią. Nie wiem, czy one będą jakoś tam szczególnie dostrzegalne przez osoby, które będą tam przemieszczały się raz czy dwa razy dziennie, bo mogą po prostu nie zauważyć tego. Kolejną rzeczą, rowerzyści mają obowiązek jeździć z oświetleniem i z przodu i z tyłu, ale z kamizelką obowiązku takiego nie ma. To byłaby dobra praktyka, ale obowiązku takiego nie ma. Może tyle. Na pewno policjanci za moim poleceniem pojawią się na pewno tam częściej, ale no i czy jest możliwość spowodowania tego, żeby była tam, spowodować, żeby było większe bezpieczeństwo? Moim zdaniem jedyną możliwością w takich miejscach, tego typu drogach, to jest stworzenie ścieżki pieszo-rowerowej, no ale to już są, to jest temat, no, trochę na inną okazję chyba. Bardzo dziękuję. Kolega Jarek w trybie ad vocem. Rozumiem, że tak. Deklaracja tego, że pojawią się policjanci, że pan komendant wyśle, nie wyczerpuje tematu. Nie, nie wyczerpuje z tego względu, że policja na przejeździe kolejowym na Szklarni jest bardzo często tutaj na tej drodze. Na odcinku od Zamościa do Szklarni również policję widzę często. Tutaj nie mogę powiedzieć, że policji tam nie ma. Tylko mi chodzi o brak reakcji, bo policja przeważnie stoi i mierzy szybkość, czy po prostu pojazdy samochodowe zatrzymują się przed przejazdem kolejowym na Szklarni, czy nie. Na te tutaj sprawy, co tutaj policja zwraca jakby uwagę. Ale nie widziałem nigdy, żeby policja zatrzymała rowerzystę. Dziękuję bardzo. No to jeżeli pan mówi, że to chodziło o policjantów, którzy mierzą prędkość, to zwrócę się jeszcze do naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej, bo to są akurat policjanci ruchu drogowego, żeby zwrócili uwagę na rowerzystów, którzy się tam poruszają. Jednak trochę się dziwię temu, że pan mówi, że nie reagowali, bo oni mają, przepraszam, bardzo też często akcje związane z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, a do takich między innymi zaliczają się kierujący rowerami. Ale przekażę naczelnikowi też. Bardzo dziękuję, panie komendancie. Kolejny głos w dyskusji, radny Bartosz Roszak. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie przewodniczący, panie burmistrzu, panie komendancie. Poruszył pan temat związany z poruszaniem się jednośladami mieszkańców, nazwijmy to Bliskiego Wschodu, którzy pracują w dwóch dużych firmach. Wspominał pan o tym, że były jakieś przeprowadzone, nie wiem, czy pogadanki, czy coś podobnego. Powiem tak, jako aktywny też, aktywnie jeżdżący rowerem po terenie naszej gminy Wronki, wiem, że ten problem jest bardzo duży, bo wiem, że mieszkańcy ci poruszają się, ci pracownicy mieszkają w Nowej Wsi, na osiedlu na Górce i zjeżdżając do tych dużych firm, to naprawdę wieczorami ani w kamizelkach, ani żadnych oświetlenia na tych rowerach nie posiadają. Dlatego pytanie, czy jakieś dotarcie do firm, które zatrudniają tych osób, czy dotarcie do ich przełożonych w tych dużych firmach, może przeprowadzenie jakiejś akcji społecznej, no może naprawdę, ja też jestem otwarty, mogę pomóc w takiej akcji społecznej, też jak najbardziej służę pomocą, bo wiem, że wy też jesteście zabiegani w swoich obowiązkach, ale naprawdę i nie tylko to jest moja ocena i moje obserwacje, ale też różnych mieszkańców. Myślę, że też pani redaktor też docierają takie informacje o tym, że
tragedii, bo oni, mówię, wcześniej rano do pracy jeżdżą, wracają późno i naprawdę, tak jak mówicie, to jest taki temat, który musimy gdzieś nad tym się bardziej pochylić. Jeżeli chodzi o, mówię, o pomoc jakiejś akcji społecznej, to też służę pomocą. No i drugi temat, który już myślę przewija się od kilku lat, temat drogi od Ronda w stronę Jasionnej. Bardzo regularne poruszanie się aut ciężarowych na tej drodze. Wiem, że tam jest możliwość dojazdu tam do jednej z firm Obrezanek, ale tam jest problem taki, że auta jadące od strony Ciszkowa nie mają ograniczenia wjazdu w Ciszkowie nośności i dopiero ten wjazd się pojawia na skręcie na Rzecin. Więc te tiry po prostu naturalnie nie mają jak nawrócić, no i jadą tą drogą przez Jasionne, Obrezanki dojeżdżają do Wronek. No a sami wiemy o tym, że droga Wronki, Obrezanki, Jasionna jest uczęszczana przez osoby, które spędzają aktywnie czas, czyli rowerzystów, czy biegaczy. No i dlatego też moja gorąca prośba, czy też może wyniosę jakiś apel do do Komendy Wojewódzkiej a propos regulacji tam oznaczenia pionowego, już żeby ten ogranicznik nośności był na zjeździe z Ciszkowa, z Lubasza. Wiem, że to jest jakby inna gmina i inny powiat już. Przepraszam, ale tutaj komendancie, myślę, że pan ma też dużą moc sprawczą, żeby coś takiego uczynić. Bo wiem, że też patrole pojawiają się przy stawach z komisariatu we Wronkach, ale no to są tylko, wiadomo, oni też mają dużo obowiązków, więc też nie zawsze mają możliwość tam przebywać. A ten ruch odbywa się właśnie w godzinach porannych i popołudniowych, tak gdzieś tam transporty do naszych dużych firm się odbywają. To też moja gorąca prośba, żeby też w tym temacie zwrócić uwagę, bo to też nie tylko chodzi o bezpieczeństwo, ale też o stan tej drogi, tak, która była remontowana kilka lat temu i zresztą okaże, że i stan z roku na rok będzie coraz gorszy, będzie rozjeżdżany przez auta ciężarowe. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję za tą uwagę o oznakowaniu w Ciszkowie, bo nie miałem akurat, nie jeżdżę tamtędy, nie miałem pojęcia, że w tamtym miejscu w ogóle nie ma żadnego oznakowania. Przekażemy taką informację jak najbardziej i do sąsiedniej komendy powiatowej, która ona bezpośrednio ma większy wpływ na to, żeby takie oznakowanie powstało, ale z naszej strony też skierujemy wniosek do administratora, do zarządcy drogi. I niech takie oznakowanie właściwe powstanie, jeżeli go tam nie ma. No, prawdą jest to, co pan właśnie też wspominał, że tam i policjanci z komisariatu, bo to do pewnego momentu było zadanie priorytetowe jednego z dzielnicowych, że pojazdy takie sam przemieszczają. No niestety nie możemy tam stać cały czas. Tak samo ruch drogowy też wiem, że też miał swoich zadaniach, bo rozmawiałem kilkokrotnie z naczelnikiem i też mieli w zadaniach doraźne kontrolowanie tego miejsca. Także skierujemy właśnie odpowiednie pismo do zarządcy drogi. W sprawie tych rowerzystów najzwyczajniej w świecie będziemy musieli przeprowadzać ponowne takie rozmowy, które były prowadzone, bo widocznie nie do wszystkich w odpowiedni sposób dotarły. A na pewno też jeszcze z komendantem Straży Miejskiej, jeżeli będą takie możliwości, przekażemy. Pamiętacie, tam jest duża rotacja tych pracowników, więc oni przyjeżdżają, wyjeżdżają, więc może też może to jest problem. Może po prostu też trzeba będzie zorganizować w ten sposób, że kamizelki nie będą jakieś tam indywidualne, tylko po prostu wydawane osobom, które osobom przez na przykład ochronę, które się tam znajdują, które wyjeżdżają do pracy i zbierane po powrocie do pracy. Może to będzie jakieś też rozwiązanie. Ale to będziemy musieli troszeczkę o środki wstąpić do komendanta Straży Miejskiej, jeżeli takie możliwości będą, żeby ich wyposażyć w kamizelki. Także oczywiście zajmiemy się tym sprawą w najbliższym czasie. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący. Bardzo proszę komendancie, ale zanim komendant zabierze głos, bo ja z uwagą słuchuję się w zarówno zadawane pytania, jak i odpowiedzi. Chcę się upewnić, czy dobrze zrozumiałem. Temat kamizelek dla rowerzystów to nie jest łamanie prawa. Wy nie macie mocy sprawczej ukarania kogoś za to, że nie ma tej kamizelki. Wszystko, co robicie w temacie kamizelek, lepszej widoczności rowerzystów, to jest wasze działanie prewencyjne, wasze działanie edukacyjne, tak? Panie Przewodniczący, może wyjaśnię sytuację. Jeżeli chodzi o rowerzystów, ustawa Prawo ruchu drogowego mówi wyraźnie rower, jak powinien być oświetlony. Natomiast co do rowerzysty,
jego ubiór, to tylko zależy od samego posiadacza roweru i to, czy on będzie w kasku, czy będzie miał dodatkowy, zaznaczam, element blaskowy, to tylko zależy od niego i od tego zależy również jego bezpieczeństwo. Ja tylko dodam, że we Wronkach rozdaliśmy setki kamizelek rowerzystom, a jak wygląda na drodze, to Państwo widzicie. Ja nie wiem, te kamizelki może są składowane w samochodach, nie mam pojęcia. Również nasi uczniowie szkół dojeżdżających do Wronek na życzenie nauczycieli, myśmy te kamizelki im przekazali i ja tego też nie widzę. Także, że tutaj prewencję będziemy robić, postaramy się jeszcze rozdać więcej tych elementów odblaskowych, ale nie mamy gwarancji, czy one będą widoczne na drogach, ponieważ tego jak dziś do dzisiaj nie widać. Bardzo dziękuję, panie komendancie. Następny głos w dyskusji kolega Sławomir Wiśniewski. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, panie komendancie, ja mam takie spostrzeżenia. Tutaj nie był poruszony aspekt nadmiernej prędkości, wyprzedzania aut na zakazach, wyprzedzania na pasach. Niestety z takimi sytuacjami spotykam się, to bardzo często na ulicy Nowowiejskiej. Domniemam, że pan komendant i pana służby chyba nie mają takiej mocy sprawczej, aby mogły kontrolować takie samochody, zatrzymywać takie samochody, które w ten sposób łamią przepisy o ruchu drogowym i stwarzają zagrożenie. Nie tylko dla uczestników ruchu drogowego, ale też dla pieszych. Tam jest kilka przejść na pieszych na ulicy Nowowiejskiej i Szamotulskiej. Tam bardzo często dzieci przemieszczają się z szkoły i do szkoły. I moje pytanie jest takie, gdzie ewentualnie, jeśli nie do pana, to takie sytuacje zgłaszać? Rozumiem, że to prawdopodobnie koledzy z Wydziału Ruchu Drogowego, oni powinni się takimi rzeczami zajmować, tudzież do nich powinna forma, czy jakaś forma ewentualnie zgłaszania tych incydentów, albo prośby o to, żeby tam no, samochód ruchu drogowego z funkcjonariuszami mógł się częściej pokazywać no i no, działać odpowiednio w tym aspekcie, aby zabezpieczyć no, tą część gminy, gdzie ja to często widzę. A widzę tu na tym prostym odcinku, co się dzieje, gdzie nawet samochody ciężarowe, jedna ciężarówka drugą potrafi wyprzedzać. No to proszę sobie wyobrazić, jakie to może spowodować spustoszenie, gdyby doszło do jakiejś tragedii. Ja więc prosiłbym o kilka słów, czy państwo tutaj jako komenda macie wpływ na to, a jeśli nie, to gdzie można to zgłosić, no, poprzez jaką platformę ewentualnie wpłynąć na to, żeby częstsze kontrole były właśnie w tym aspekcie. Nadmiernej prędkości wyprzedzania no, w nieodpowiednich miejscach. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Znaczy te uwagi, które pan tutaj w tej chwili skierował dotyczące częstszych, myślę, że chodziło pan bardziej o pomiary prędkości na tej danej trasie, to przekażę naczelnikowi po prostu na podstawie tego, co tutaj usłyszałem. To prawda, pod kątem akurat kontroli ruchu drogowego władnymi są funkcjonariusze ruchu drogowego. Policjanci pełniący służbę we Wronkach to policjanci dzielnicowi i czysto prewencyjni. I takie są też nasze główne nasze zadania, czyli działanie prewencyjne. No, nie przypuszczam, chociaż może się też zdarzyć, że jadąc, mimo tego, że kierowca widzi radiowóz, wyprzedza na pasach albo na linii podwójnej ciągłej, no bo jeżeli coś takiego zrobił, no to naraża się bezpośrednio na zatrzymanie, bo policjanci mają też obowiązek reagowania na ujawniane przestępstwa i wykroczenia też w ruchu drogowym. Więc tutaj myślę, że nie powinno, albo wręcz bym powiedział, że nie ma sytuacji, że policjanci, jeżeli tylko mogą, to nie reagują na takie wykroczenia, jeżeli je ujawniają. Ale prośbę o wzmożenie akurat kontroli prędkości i tego, co dzieje się na ulicy Nowowiejskiej, to przekażę bezpośrednio naczelnikowi. Bardzo dziękuję. Kolega Jarosław Mikołajczak raz jeszcze. Panie Przewodniczący, Panie Komendancie, Panie Burmistrzu, ja nie wiem do kogo jest jakby ten temat, z tym tematem do kogo się zwrócić. Wczoraj jadąc jakby do Wronek w porze nocnej,
po prostu no, jestem zszokowany no, działającym oświetleniem w Popowie przy nowej hali, która tam powstała, bardzo ładnej, pięknej hali. Kąt nachylenia oświetlenia tych lamp na tych masztach jest taki, że po prostu oślepia uczestników ruchu drogowego, osób jadących drogą wojewódzką. Uważam, że kąt tam nachylenia tych lamp powinien być zmieniony, powinien oświetlać teren, dla którego zostały tam postawione, zbudowane, a nie oślepiać po prostu ludzi jadących drogą, czy oświetlać kilometry kwadratowe terenu zewnętrznego. To tutaj właśnie to jest pytanie, nie wiadomo, nie wiem, czy pan burmistrz by się zwrócił do właściciela, czy policja, czy żeby na to zwrócić uwagę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni, nie widzę już kolejki chętnych do zabrania głosu. Ja to odczytuję jako wyczerpanie tego punktu. Bardzo dziękuję panu komendantowi. Pan komendant? Z mojej strony no, na pewno przekażę to dzielnicowemu, bo dbanie o bezpieczeństwo ruchu drogowego i tego typu rzeczy, jak właśnie niewłaściwe oświetlenie terenu, które może powodować zagrożenie tego bezpieczeństwa, to też jest sprawa dla dzielnicowego, także dzielnicowy musi w porze wieczorowo-nocnej obejrzeć, jak to wygląda i skontaktować się z administratorem, właścicielem tego terenu. Myślę, że sprawę da się załatwić już szybko. Bardzo dziękuję panie komendancie. Ja będę kontynuował. Parę istotnych kwestii padło w trakcie tej dyskusji. Rozpoczęliśmy od tematu ruchu drogowego, zdarzeń drogowych spowodowanych przez kierowców nieczeźwych. Pan komendant potwierdził, że i w statystykach widzi coraz większą ilość tych zatrzymanych. W związku z tym chyba rozumiem, że przez takie ciche porozumienie odczytaliśmy to, tę część dyskusji jako apel z naszej strony o częstsze kontrole trzeźwości uczestników ruchu drogowego na naszym terenie. Bo widać, że problem jakby eskaluje. Z roku na rok mamy coraz więcej tych zatrzymanych. To jest efekt państwa pracy, ale też efekt tego, że faktycznie ci ludzie są nieczeźwi, czyli być może kontynuowanie takiego tempa pracy, a może nawet zwiększenie, zintensyfikowanie państwa pracy w tym obszarze z czasem doprowadzi do tego, że zredukujemy ten problem. Drugi aspekt to nasza prośba o kontrolę prędkości, tutaj kierowana przez kolegę Sławka. Kolejny aspekt to rozmowa o dalszych działaniach prewencyjnych w temacie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Temat rowerzystów i kamizelek. Komendant Straży Miejskiej zapowiedział, że będziemy kontynuować, a może nawet jeszcze intensyfikować nasze działania związane z tymi kamizelkami. Czy o czymś zapomniałem? Bardzo dziękujemy za przybycie, bardzo dziękujemy za czas, za otwartość. Myślę, że to nie ostatnie nasze spotkanie w tej kadencji. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję panu komendantowi. My przejdziemy już do dalszego porządku obrad. Bardzo dziękuję. Szanowni, jesteśmy w punkcie 5. Omówienie aktualnego stanu realizacji inwestycji rozbudowy szkoły podstawowej i pomocy. Panie przewodniczący, ja tu dostosowując się do pana pouczenia, żeby sprawnie i szybko w jednym zdaniu powiem. Pracownicy referatu inwestycyjnego w tym tygodniu kończą przygotowywanie dokumentacji, która ma pozwolić na ogłoszenie przetargu. Nasze założenie do tego przetargu jest takie, że inwestycja ma być wykonana w całości w przyszłym roku, zamknąć się z tą realizacją w roku przyszłym. No jeszcze jedna może ważna w tym kontekście informacja, że ta oficjalna promesa Banku Gospodarstwa Krajowego, jakby potwierdzająca dofinansowanie tej inwestycji z funduszu inwestycji tych strategicznych Polskiego Ładu.
Ta promesa do nas dotarła, w związku z tym będziemy mogli w przyszłym budżecie założyć dofinansowanie tej inwestycji w kwocie prawie 10 milionów z budżetu państwa. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy są jakieś pytania, potrzeba doprecyzowania tej informacji? Nie widzę. Zamykam zatem dyskusję w tym punkcie. Zanim przejdziemy do kolejnego punktu, ogłaszam 10 minut. Ja nie lubię kogo, znaczy ja mogą chodzić. Ale one chodzą. Ja mam pieska. Ja mam pieska. Siara jest. Witam, ja też. Koty sobie nie żyją, nie przeszkadzają. Mariusz, czy ktoś jeszcze został? Już żyjemy? No. I żyjecie? Na razie. Poczekamy jeszcze chwileczkę, mamy niecodzienne warunki, nie chciałbym uniknąć podświecania kworum po co chwilę. Nie przewiduję więcej przerw do końca, natomiast taka generalna prośba, żebyśmy się nie oddalali. Każde takie wyjście będzie powodowało konieczność podświecania kworum na nowo. Mamy to dzisiaj trochę utrudnione. Dobrze. Szanowni, jesteśmy w punkcie szóstym. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022. Jest z nami przewodniczący Waroś. Materiały zostały dostarczone z odpowiednim wyprzedzeniem. Proponuję taką formułę dyskusji, że zapytam, czy macie jakieś uwagi, zapytania do przedłożonego projektu uchwały. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, ja mam pytanie, czy Pan chciałby nam coś pokrótce tylko powiedzieć? Jakie bolączki, jakie wnioski, co chciałby Pan nam przedstawić teraz w tym, ale tak w telegraficznym skrócie? Dziękuję. Bardzo proszę, Pan Przewodniczący. Proszę Państwa, Panie Przewodniczący, Panu Radni. Mikrofon jest włączony niestety. Teraz jest. Proszę Państwa, co roku jest Rada zobowiązana do przyjęcia takiego gminnego programu rozwiązania problemów alkoholowych. Ja tylko mogę Państwu powiedzieć tyle, jeśli chodzi o główne aspekty tego programu. To między innymi odchodzimy może od kampanii Zachowaj się żywą, która przez wiele lat funkcjonowała i nadal będzie funkcjonowała tylko w mniejszym zakresie. Natomiast w tej chwili chcemy się bardziej skupić na takich problemach jak spójrz inaczej, apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej i lepiej szerzej. To są takie nowe programy w tej chwili, które są, można powiedzieć, wymogiem nawet obecnych czasów ze względu na COVID, na sytuację z dziećmi i młodzieżą. I w tym kierunku chcemy iść. Mogę do tego programu też dodać, proszę Państwa, że tu nie ma szczegółowego rozpisu, ale między innymi ja to mam przed sobą i między innymi zaplanowaliśmy 100 tysięcy złotych na przyszły rok na obóz albo obozy, bo w zależności od tego, jak sytuacja się będzie wyglądała dla dzieci ze szkół podstawowych. Chcemy właśnie zorganizować dotychczas to była kwota w granicach 40 tysięcy środki jeszcze w tym roku zostały i z tego roku też będą zostaną. Przez to już w planach założyliśmy taką kwotę, żeby między innymi na początku roku już podjąć kroki działania, żeby więcej dzieciaków i młodzieży mogło z takiej formy wypoczynku skorzystać. Chcemy jeszcze też między innymi, już podjęłam też kroki, żeby uruchomić dodatkowo
psychologa dziecięcego. Powiem, że tego to też jestem w kontaktach i tutaj z panią dyrektor Zakoń i ze szkołami. Taka potrzeba jest, a teraz tym bardziej związana z COVID-em. Chcę państwu powiedzieć, że my jako gminna komisja tylko w zespole szkół nr 2 wsparliśmy dodatkowo finansowo zatrudnioną panią psycholog i się okazało, że między innymi strzał dziesiątkę, nie że ktoś kogoś zmusza, tylko wręcz pani pedagog wręcz kolejkę musi rozpisywać, bo takie jest zapotrzebowanie na wizytę pani psycholog, czyli w tym kierunku też na pewno w przyszłym roku chcemy iść. To tyle, to uzupełnienie, jeżeli jakieś pytania dodatkowe, szczegółowe, to proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Do dyskusji zgłosił się kolega Bartosz Leszek. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję. Panie Wojciechu, mam pytanie. Wspomina Pan o psychologach, a mam pytanie, a czy komisja też kiedyś myślała o tym, żeby może kilka godzin wygospodarować i zatrudnić psychiatra dziecięcego, bo nie ukrywamy, dostępność teraz jest bardzo ograniczona i czy taka możliwość istnieje, żeby też taki specjalista był do dyspozycji mieszkańców gminy? Dziękuję. To już odpowiadam. Z naszych środków na pewno nie. Dodatkowo mamy, jeszcze to dopowiem, dodatkowo mamy już zatrudnione dwie panie psycholog. Dotyczy to głównie osób uzależnionych, z innymi problemami, jeśli chodzi o przemoc. Natomiast w tej chwili właśnie ze względu na sytuację chcemy jeszcze w przyszłym roku zatrudnić psychologa dziecięcego, bo takie zapotrzebowanie na rynku na pewno jest. O głos poprosił również burmistrz Czorna w tym temacie. Bardzo proszę. Jeśli można, bo to też dotyczy tego pytania Bartka. Rzeczywiście jakby zatrudnienie psychiatry dziecięcego czy psychologa klinicznego to nie bardzo jest zadanie gminnej komisji. Natomiast my sobie też tu zdajemy sprawę, głównie z panią dyrektor, jak palący jest w tej chwili problem i jak paląca jest potrzeba konsultacji z tego typu osobami, z tymi psychologami interwencyjnymi, z psychologami klinicznymi, z psychiatrami. I my pewnie bardziej będziemy próbowali to po linii nadzoru nad naszymi placówkami organizować. Myśmy z panią dyrektor brali udział w ramach kongresu kadry zarządzającej oświatą, takim bardzo interesującym spotkaniu właśnie z psychologiem klinicznym, który pracuje w takim ośrodku interwencyjnym. I wiemy, na ile ważna jest też taka bieżąca edukacja tej kadry pedagogicznej w placówkach pod kątem tych najbardziej jakby nowych zagrożeń, które związane są z próbami samobójczymi, które związane są z depresjami młodych ludzi. Niczego nie ujmując psychologom szkolnym, oni sami sobie z tym problemem pewnie nie poradzą bez jakiejś takiej gruntownej konsultacji ze specjalistami. Będziemy próbowali, czy na zasadzie jakichś szkoleń specjalnych, czy może uruchamiania jakiejś dodatkowej ścieżki kontaktu z takimi specjalistami sytuację polepszać, bo widzimy, że rzeczywiście taka paląca potrzeba jest. Cały czas przygłosić jest kolega Pan. Panie Burmistrzu, tak, mogę się też wypowiedzieć, też jestem psychologiem szkolnym w dwóch szkołach. Tak, nie radzimy sobie ze względu na ilość, o to Pan powiedział, który wspominał, bo czasami jest tak, że jest na przykład jest jeden psycholog na 400 dzieciaków tak, w szkole. No to jest niemożliwe do przepracowania, żeby zająć się każdym z nich. A dlatego wspominałem o psychiatrach, bo też w tym środowisku troszeczkę obcuję i z informacji, które posiadam na NFZ, żeby dostać się do psychiatry dziecięcego, to jest około 6 miesięcy czas oczekiwania. W konsultacjach prywatnych to jest też o ponad nawet miesiąc czasami, tak? No więc dlatego myślę, że warto było też nad tym temacie się pochylić, bo niestety ostatnie dwa lata pandemii spowodowało, że tych problemów wśród dzieciaków, wśród młodzieży jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. No i myślę, że pan Wojciech też fajny pomysł o tych godzinach psychologa, bo myślę, że też jako komisja też widzicie, że ten problem jest bardzo palący. Pan burmistrz też jako czuwający nad oświatą, myślę, że też te sygnały do pana docierają. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan
Panie Przewodniczący, ja się jedną rzecz chyba chciał tylko poinformować, bo tutaj jest jedna tylko pani sołtys chyba i osiedla, przepraszam, są dwóch przewodniczących. W związku z tym, że wszystkie ceny rosły, a środków w przyszłym roku na pewno będziemy mieli też więcej, te stawki, które na sołectwa i na osiedla są przyznawane, to było dotychczas plus 200 zł, czyli wszystkie stawki wzrosły o 200 zł dodatkowo, czyli będzie możliwość większe wydatki, jeśli chodzi o sołectwa, czy osiedla są na górce, czy na Zamościu. Bardzo dziękuję. Kolejny głos dyskusji, kolega Sołomyślnikowski, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący Gminnej Komisji. Chciałem nawiązać jeszcze do punktu związanego z tabelkami, z wykresami i ze spożyciem niestety alkoholi. Państwo na pewno radni też się zapoznali z tym tematem, no i widać, że ta tendencja spożycia na terenie naszej gminy no jest zatrważająca. Z roku na rok coraz więcej spożywamy i to wszystkich trunków procentowych. Czy my jako, czy pan jako szef ma taką wiedzę, co ma wpływ znaczący na to? To, że w roku 2020 niestety i do dzisiaj mamy do czynienia z pandemią, czy to też się przyczynia do tego, że będąc w domu niestety to spożycie też miało na to wpływ, chociaż patrząc na lata wstecz, co roku od 2016, jak widzę wykresy, to spożycie z roku na rok rośnie do góry. Co może być przyczyną i jak walczyć z tym? Czy pan ma jakieś wnioski, jakieś spostrzeżenia? Panie Przewodniczący, Panowie Radni, Panie Burmistrzu, chcę Państwu powiedzieć, sam osobiście nie mogę powiedzieć, że tak jak jest, tak tu Pan powiedział, natomiast już właśnie między innymi skargi na ten temat właśnie też zwracają uwagę, że pandemia i pobyt w domu, szczególnie między innymi w tym okresie, kiedy mieliśmy w jakiś sposób tylko pracę w domu przez zdalną, to spowodowało, że między innymi ludzie częściej sobie nie radzili z emocjami domowymi i częściej właśnie sięgali po alkohol. To spożycie niestety, ale właśnie w tym okresie tego właśnie powodu wzrosło. Trudno w tej chwili powiedzieć, bo wszyscy się głowią, co zrobić, żeby ilość, znaczy, żeby to spożycie zmalało. Są różne podejścia i różne propozycje, w tym między innymi jedną jest podwyżka cen alkoholu. Prawda jest taka, że jeżeli sobie porównacie 10 lat do tyłu cenę pół litra wódki i na dzień dzisiejszy cenę pół litra wódki, to jest ta sama. Proszę sobie porównać tylko między innymi o ile wzrosły płace, czyli ta możliwość nabywcza tego alkoholu jest dużo, dużo większa. I to jest na pewno, i to wszyscy zrobią, i to jest właśnie jeden z powodów, gdzie między innymi to spożycie rośnie. Młodzież, która między innymi kiedyś też te kieszonkowe było mniejsze, teraz jest większe. Niekiedy dwóch, trzech się zrzuci i już mają po prostu na pół litra alkoholu, czy konkretnego, czy mniej procentowego, ale niestety tak jest. I to też przekłada się na inicjację alkoholową przez coraz młodszą grupę dzieci. To podnoszą wszyscy na ten temat larą. Natomiast konkretnych kroków, które w jakiś sposób by zahamowały ten powód, no na razie nie podjęto. Jednym z tych powodów to jest też między innymi ograniczenie co do w ogóle ilości sklepów i innych lokali, które serwują alkohol. Bo u nas w przeliczeniu na głowę mieszkańca w Wronkach, to naprawdę praktycznie mamy tam w granicach, bo nie chciałbym 56, to trzeba było podzielić 18 tysięcy podzielić przez 57 punktów sprzedaży. To wyjdzie naprawdę horrendalna kwota, jeśli chodzi o ilość mieszkańców, która przypada na jeden sklep. Czyli ta dostępność tego alkoholu jest zbyt duża. Myśmy się głowili, pamiętacie, w 2018 roku i niektórzy mieli wątpliwości co do wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. I zresztą wszyscy to wiecie, bo na sprawozdanie to było podnoszone, że to tylko przyniosło właśnie pozytywne efekty. I jeżeli tych sklepów by
mniej, większa by była, znaczy ograniczenie było możliwości zakupu albo większa cena tego alkoholu, na pewno też między innymi to spożycie by spadło. To tyle. Dziękuję. Szanowni, przystąpimy do głosowania, do wyrażenia opinii komisji w sprawie przedłożonego projektu. Kto z Państwa radnych jest za wyrażeniem pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie stosownego pola na tablecie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o zaprotokołowanie, że kolega Marcin Wilk też jest za. Zatem projekt został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Dzisiejszy plan przeciwdziałania, tym razem narkomanii dla miasta i gminy Wronki na rok 2022. To może zrobimy tak, jak zaproponował kolega Sławomir przy poprzednim punkcie. Panie Przewodniczący, czy chciałby Pan dwa słowa wprowadzenia na temat tego programu? Ja bym chciał dodać do tego programu tyle, że między innymi jeśli chodzi o okresie narkomanii na terenie naszej gminy, to na pewno nie ma wielkiego daru. Natomiast z tego, co też macie Państwo na rysunku, największy problem to jest posiadanie między innymi narkomanów, bo też na pewno się do tego odnieść, bo te liczby na pewno nie są zbyt wysokie, natomiast z tego, co też się orientuję, to z tego słupka przynajmniej ostatniego w 2019 roku, 20 przepraszam, to temat dotyczy znacznej ilości, może nie, ale w części obcokrajowców. Także to też między innymi nam tą statystykę poprawiają, bo przywożą w jakiś sposób ze sobą tego typu środki. Natomiast jeśli chodzi o programy, one są podobne, one się generalnie pokrywają, czy zachowaj trzeźwy umysł, czy lepiej przeżyć, czy swój inaczej. To są praktycznie te same programy, tylko tyle, że jedna część dotyczy narkomanii, a część dotyczy innych uzależnień typu alkohol, czy przemoc, czy inne uzależnienia behawioralne. O głos dyskusji prosił kolega Salomon Sięgowski, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący Gminnej Komisji. Ja mam tutaj ten projekt uchwały i wykres słupkowy mam, zresztą jeden jest tylko w załączniku, ale nie ma roku 2020. Czy Pan ma inny jakiś wykres? Mam 2013 to 2015, 2017, 2019, a 2020 nie mam. Czy w tym 2020 jakoś znacząco zmieniła się? Nie, jeśli chodzi o ilość, to praktycznie jest, można powiedzieć, to samo. Tam tylko część chodzi po prostu przez ten ujawnionych odnośnie obcokrajowców. Czyli ten zakres tu mam akurat chyba, bo 2019, tak wynika, że 11 chyba osób, czyli 11 zdarzeń było. Czyli w ubiegłym roku było podobnie, też około 10-11, tak? A jeśli chodzi o postępowanie za handel, było 0, tak? Tak. No dobrze, no to ja tylko tyle w tej materii, bo nie mamy tu, nie mam tu akurat w tym słupku, nie mam roku ubiegłego, czyli 2020. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma jakieś wątpliwości, pytania? Pan burmistrz Odna, bardzo proszę. Ja bym, jeśli można, chciał tylko dopowiedzieć i tak poprosić, żebyśmy oczywiście na ten problem związany i z alkoholem, i z narkotykami nie patrzyli tylko przez pryzmat danych statystycznych i słupków, bo chyba wszyscy się zgodzimy, że one nam prawdziwego obrazu problemów nie pokazują. Stosując się do statystyki, właściwie wiemy tylko o tym wszystkim, co jest ujawnione. Natomiast problem jest niewątpliwie dużo głębszy i dużo poważniejszy. W związku z tym, jakby mamy świadomość tego, jak istotne są wszelkie działania profilaktyczne prowadzone i przez gminną komisję, i prowadzone w szkołach.
Państwo macie świadomość tego, że przede wszystkim w grupie dzieci i młodzieży to takie przyzwolenie na korzystanie z alkoholu i środków odurzających jest coraz większe i to sobie musimy szczerze o tym mówić. W związku z tym szczególna rola nauczycieli, pedagogów, psychologów, specjalistów w tym, żeby pokazywać młodzieży, pokazywać dzieciom jak najwcześniej, jak najszybciej, jakby alternatywne sposoby życia. Bo szanowni Państwo, myślę, że lata temu badania prowadzone wśród dzieci i młodzieży pokazywały jakby takie sporadyczne kontakty, na przykład z alkoholem, bardzo młodych ludzi. Natomiast teraz chyba żyjemy już w świecie, w którym te kontakty są równie częste, ale już nie sporadycznie. Alkohol i środki odurzające stały się w pewien sposób stałym składnikiem życia młodych ludzi. I dlatego przemyślane strategie takie edukacyjne, szkoleniowe, profilaktyczne są niezmiernie istotne i niezmiernie ważne. Bardzo dziękuję za ten głos. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania odnośnie przedłożonego projektu uchwały? Nie widzę, zatem przystąpimy do wyrażenia opinii komisji o przedłożonym projekcie. Kto z Państwa radnych jest za wyrażeniem pozytywnej opinii komisji o przedłożonym projekcie uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego pola na tablicy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Odmawia sprzęt? Jakie jest kolegi stanowisko? Okej, proszę o zaprotokołowanie, że przewodniczący Piotr Rzyski również był za, zatem projekt został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie 8. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem tych specjalistycznych usług opiekuńczych, które są dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego oraz całkowitego lub całkowitego zwolnienia od opłat w trybu ich pobierania. Materia bardzo ważna, tytuł projektu uchwały bardzo długi. Szanowny Panie Dyrektor, czy jakieś wprowadzenie, czy ograniczymy się do materiałów przesłanych? Ja myślę, że może odpowiem na pytanie, jeżeli Państwo macie. Dodam tylko, że ta forma pomocy świadczona przez ośrodek cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, jest bardzo potrzebna. Z roku na rok wzrasta liczba rodzin, które korzystają z tej pomocy. Jeszcze 2-3 lata temu było to około 20-15 rodzin, w tej chwili mamy 60 rodzin. I ta liczba cały czas rośnie. Świadczymy te usługi w domach naszych podopiecznych. Staramy się, aby każdy, kto przychodzi z taką prośbą, z wnioskiem, kto składa wniosek, taką pomoc otrzymał. Natomiast oczekiwania są, wzrastają z roku na rok i widzimy, że ta godzina, która praktycznie każda rodzina uzyskuje godzinę w ciągu jednego dnia, jest niewystarczająca. Natomiast staramy się, żeby chociaż każdy mógł być zaopiekowany i te najważniejsze czynności życiowe, które są niezbędne, żeby mogły być wykonane przez naszą opiekunkę. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania, wątpliwości dotyczące przedłożonego projektu? Może jeszcze dodam. Bardzo proszę. Że zwiększamy tutaj, ponieważ wzrastają koszty,
uchwała tutaj wnosi właśnie zmianę dotyczącą kwestii odpłatności, czyli wcześniej uchwała obowiązująca obecnie 1 godzina wynosi 13,70 w tej chwili, natomiast od przyszłego roku byłoby to 20 zł za godzinę. To jest ten koszt maksymalny, bo to jest oczywiście uzależnione od dochodu danej rodziny. Pracownik, instrumenty przyznające, to oczywiście wywiad w środowisku, pracownik bada sytuację dochodową i rodzinną i na tej podstawie obliczany jest dochód w zależności od tego dochodu. Ten najwyższy koszt za godzinę to jest 20 zł. Okej, bardzo dziękuję. Jeżeli wszystko jasne, w takim układzie przystąpimy do wyrażenia opinii komisji na temat przedłożonego projektu. Szanowni Państwo Radni, kto z Państwa jest za wyrażenie pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie zasłonnego pola na tablecie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Tym razem bez problemów technicznych projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię komisji. I tak oto dopłynęliśmy do punktu 9, który zatytułowany jest rozpoczęcie prac nad projektem budżetu na rok 2022. Nie będzie to ostatnie posiedzenie komisji poświęcone budżetowi. Termin następnego posiedzenia komisji, ja tutaj dostosuję się do kolegi przewodniczącego, którego witam, już jest z nami, kolegę przewodniczącego komisji budżetowej, to on będzie wyznaczał kolejne posiedzenia Komisji Budżetu, a ja w ślad za wyznaczonymi przez niego terminami zaproponuję Państwu kolejne posiedzenie Komisji Oświaty. Zapewne jeszcze przed sesją budżetową, więc okazja do tego, żeby porozmawiać na temat budżetu na Komisji Oświatowej jeszcze będzie. Niemniej mamy dzisiaj dyrektorów SAPO, dyrektorów Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek Kultury reprezentuje pani dyrektor Gumna, przepraszam, że nie przywitałem na samym początku. Więc macie Państwo szefów jednostek z nami do dyspozycji. Jeżeli dzisiaj już po zapoznaniu się z projektem macie jakieś pytania, jakieś wątpliwości, zapraszam do dyskusji. Miło mi będzie, jeżeli ograniczymy się do strony dochodowej, aczkolwiek no zostawiam to już jakby Państwa decyzji. Otwieram dyskusję nad budżetem 2022 roku. Bardzo proszę.